Among all the people I've met in a rather long life, Michael is an outstanding star. I ma ujmujące niebieskie oczy. He's not an ordinary person. He's not normal at all. No bullshit. Let's get to the centre of what the issue is. One się robił jeszcze bardziej niebieski, kiedy się uśmiechał. Very sharp professional. He's original. He's different. He manages to be different within himself. Very conscientious. Very honest. Very student-centered. Jest nierównocześnie perfekcjonizm. But I know that he was a beloved teacher. Completely exceptional. He's completely unusual. A real person, you know. Real people are unusual. Dobrym. Życzliwym. Wymagającym. Had boundless energy about him, internal energy. Michael is a very original person. And he's capable of giving lots of love and affection all around him, and that's a wonderful thing. Cenili w nim studenci. To właśnie to, że wkładał w nauczanie jakby całego siebie, ale również ogromnie dużo wymagał. I think it's a combination of a very sharp mind and a very big and warm heart. Być szczęśliwym i być w zgodzie z samym sobą. Dla mnie szczęście jest widzieć ludzi naokoło mnie szczęśliwych. I jak tego nie mogę osiągnąć, jestem bardzo nieszczęśliwy. Dla mnie szczęście jest wtedy, kiedy ludzie rozumieją, co ja chcę osiągnąć. A jeśli nie, to znaczy, że mój system komunikacji, porozumiewania się nie jest wystarczający. Drugim elementem, który przyszedł momentalnie do mnie, jest jakość świata, w którym żyjemy. Jakość otoczenia, jakość środowiska, to, co sami wypracowujemy. Bo możemy zaakceptować łóżko, które się rozwala, albo spać na ziemi, a żeby powiedzieć, że nie będziemy spali na ziemi. I dla mnie życie składa się samo satysfakcji, że się nie zrobiło nic, co można, co by było rzeczywiście straszne, to powiem, że się bardzo by żałował. A drugie, że to, że cokolwiek robimy, żebyśmy nie robili na łapu capu. A jeżeli chodzi o sprawę powiązane z chorobami niewyleczalnymi jak rak, to trzeba stawić czoła i walczyć do samego końca. W ogóle nie myśleć, że człowieka może objąć. Istnieje. 6 tygodni temu powiedział Hansze, że ma jakieś parę tygodni do życia i że szanse moje są jakieś 10-15%. A teraz ten sam doktor życzył mi zdrowia i wesołych świąt, jak wiesz, Jean-Philippe. I tak sobie myślałem niedawno leżąc, jakie mam życzenie dla ludzi, dla wszystkich nas, żebyśmy mieli pokój, żebyśmy mieli piękne Boże Narodzenie. Żeby nikt nie musiał marznąć, żeby ludzie mogli wejść tam, gdzie chcą, żeby świat był dostępny.